Dla dziecka wszystko. Zrozumie to każda mama. I zgodnie z tym, co przypuszczałam, od momentu jak dowiedziałam się o tym, że jestem w ciąży, totalnie zwariowałam. Dla swojego synka byłabym w stanie zdobyć gwiazdkę z nieba. I oczywiście, szykując wyprawkę, kupiłam mu masę rzeczy. Ale wśród tych rzeczy on już ma swoich faworytów. Przedstawiam Wam top 5 ulubieńców mojego Chriska. Pierwszy ulubieniec to pokoik. Umówmy się, że pierwszy pokój dziecka to spełnienie marzeń tak naprawdę rodziców, a nie dzidziusia, ale jestem bardzo szczęśliwa, bo już wiem, że Chrisek uwielbia tę przestrzeń. To jest miejsce, w którym najszybciej zasypia, jest bardzo zrelaksowany i spokojny. To wszystko może za sprawą tych delikatnych kolorów, na które postawiłam, bo zgodnie z założeniem jest tutaj dużo bieli i dużo beżu. Ale żeby też było po chłopięcemu, zadbałam o akcenty granatowe. Doskonale mnie znacie i wiecie, jak dużą uwagę przykładam do detalu, więc zależało mi na tym, żeby wszystkie rzeczy, które znajdą się w pokoiku Chriska, były przepięknie wykonane i spersonalizowane. Wiecie, że na weselach uwielbiam personalizację, więc w pokoju Chriska również ten element musiał się pojawić i postawiłam na inicjały małego, które są w bardzo różnych miejscach. Są na poduszkach. Właśnie to jest C, A oraz J. Te inicjały są również na przewijaczku, na ręczniczkach, na pościeli, nawet na niektórych pieluszkach tetrowych. Elementami dekoracyjnymi, które się tutaj znalazły, są chmurki, takie jak te tutaj na ścianie, oraz balony. I wydaje mi się, że to jest bardzo słodki element, ale jednocześnie nieinfantylny i wszystkie te rzeczy zostały wykonane przez Atelier Caramella specjalnie dla mnie i jestem bardzo szczęśliwa, że wyszły tak pięknie, ale najważniejsze to to, że mały jest zadowolony. Czas na faworyta pielęgnacyjnego. W pielęgnacji dziecka najtrudniejsze jest to, żeby dobrać taki kosmetyk, na które dziecko zareaguje dobrze, ale cały trik polega na tym, że niestety każdy kosmetyk trzeba przetestować na tym dziecku, więc to czasami trochę trwa. Ja ostatnio kosmetyk, który super Chriskowi służy, znalazłam w Rossmanie i to jest kosmetyk firmy Corinne de Farm. Akurat moim totalnym faworytem jest żel micelarny do ciała oraz do włosków. On idealnie oczyszcza skórę, jest bezzapachowy, hipoalergiczny, nie szczypie w oczy i skóra Chrisa jest potem naprawdę świetna, nawilżona, delikatna i miękka. A Chrisek uwielbia kąpiele, więc bardzo ważna jest dla mnie jakość tego kosmetyku. Ten żel w 97% jest wykonany ze składników pochodzenia naturalnego i w ogóle ma bardzo mały skład, a w kosmetykach dla dzieci to naprawdę ma znaczenie. W tym momencie ulubiona zabawka Chriska to ten oto szumiący króliczek. Dla mnie jest prześliczny, bardzo estetyczny, ale też praktyczny, bo oprócz tego, że jak wspomniałam, szumi, to jeszcze ma światełko. Można włączyć sobie każdy wybrany przez siebie kolor. Może też zmieniać kolorki, a może też być to białe światełko. I przy tym światełku można spokojnie na przykład nocą nakarmić dzidziusia, ale oprócz tego szumi i do wyboru ma dużo szumów zaczerpniętych z natury. Mój maluszek akurat pokochał tego króliczka za taki szum wód płodowych połączonych z biciem serduszka. Zaraz Wam pokażę ten dźwięk. Dokładnie tak to brzmi i przy tym dźwięku świetnie zasypia i bardzo się relaksuje i mam wrażenie, że czuje się po prostu bardzo bezpiecznie i ten króliczek jest z nim zawsze w łóżeczku i w każdej podróży, ponieważ też ma takie fajne długie uszy, dzięki którym można tego króliczka przywiązać dosłownie wszędzie, gdzie ma się na to ochotę. Nawet w wózku mamy taką pewność, że on po prostu nam nie wypadnie, nie zginie, jest bezpieczny i również te uszka mogą służyć jako przytulanka dla dzidziusia. Wyłączę go. Co jeszcze fajnego? Króliczek ten ma system inteligentnego wykrywania płaczu, czyli nowoczesne technologie się kłaniają i polega to na tym, że
Ten króliczek działa przez kilka minut, po czym się sam wyłącza i jak usłyszy, że dzidziuś znowu zaczyna marudzić bądź płakać, sam się włącza. I to jest super, bo nie trzeba lecieć od razu, tylko można lecieć za chwilę. Jeszcze jedna bardzo praktyczna rzecz to to, że króliczek ten nie jest na baterię, tylko jest ładowany na USB. Także przy okazji nie musimy co chwilę wyrzucać baterii i zanieczyszczać środowiska. Teraz zdradzę Wam nasz rodzinny patent edukacyjny. Pokażę Wam ulubione ubranko Chriska, ale wyjątkowo to nie jest jego ubranko. Jak doskonale wiecie, dzieci na początku widzą tylko biel i czerń i najbardziej podobają im się kolory bardzo mocno kontrastowe, więc te dwa kolory królują. I oto właśnie ulubiona koszulka Chriska. Jak mój mąż zakłada tę koszulkę, to powiem Wam, że mały nie może od niego oderwać wzroku i po prostu nic ani nikt się nie liczy. I to jest ulubiona koszulka mojego męża na spacery, kroczy w niej dumnie, a mały po prostu jest zachwycony. Jedyny minus, mały wtedy nie śpi, cały czas patrzy na tę koszulkę. I przed nami ostatnia rzecz, która skradła serce mojego synka. Chociaż na początku nie zwrócił na nią szczególnej uwagi. Ja od pierwszych dni życia chciałam go wychowywać dosłownie w obłokach, ale dopiero w ostatnim czasie się zainteresował tymi lampkami, które tutaj są u góry. To są lampki, które ściągałam z Portugalii, takiej firmy Circu. To jest firma, która dosłownie spełnia marzenia, jest w stanie zrobić każdy mebel i ograniczeniem jest jedynie nasza wyobraźnia. To są szalone pomysły, szalone projekty i bardzo luksusowe wykonanie. Ja zdecydowałam się jedynie na lampki, ale jestem z nich bardzo dumna, bo te lampki zmieniają kolory. Te lampki również mają system, dzięki któremu przez Bluetooth można puszczać muzykę. Więc wystarczy, że telefonem połączycie się z chmurką i możecie puszczać na przykład kołysanki dzidziusiowi. No i właśnie dopiero niedawno mały zaczął zwracać uwagę na te zmieniające się kolory i patrzy w te chmurki jak zahipnotyzowany. Te chmurki i wszystkie produkty akurat tej firmy trzeba zamawiać z dużym wyprzedzeniem, bo okres oczekiwania jest dosyć długi. Natomiast tak jak wspomniałam, robią oni przepiękne rzeczy na zamówienie. Zachęcam Was, żebyście zobaczyli w ogóle na ich stronie internetowej czy na Instagramie, jakie cuda tworzą, bo to po prostu się w głowie nie mieści. Myślę, że wraz z wiekiem Chriska takich wyjątkowych, godnych polecenia rzeczy będzie w naszym domu przybywać, więc na bieżąco będę dawała Wam znać. A ja jestem ciekawa, czy Wy macie jakieś swoje ulubione gadżety, które chcielibyście polecić. Dzielcie się nimi w komentarzach, ja z chęcią poczytam i do zobaczenia w następnym materiale. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal weddingdream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!